Siemanko, to Bartek z kanału dla Parama na YouTubie i dzisiaj chciałem pogadać o tym, jak nagrywam filmiki na motorze. Tutaj właśnie jestem w sklepie i mam GoPro zamontowane na kasku. Trochę walczyłem z tym spornikiem do GoPro, żeby raz go przykleić w odpowiednie miejsce, żeby nie haczył kurtkę i tak dalej, ale również żeby kamera była wypoziomowana, co trochę ciężko jest zrobić. GoPro mam siódemkę white, taką sobie szarą, a nie białą. To znaczy się, nazywa się White, a obudowę ma szarą z jakiegoś powodu. W tym filmiku ogólnie przede wszystkim chciałem podziękować za ostatnie komentarze i ciekawe spostrzeżenia, jakie mieliście. Na przykład jedno z nich było, że 125 za bardzo nie można modyfikować, bo później podlega to pod inną kategorię prawa jazdy. I tudzież nie o to mi chodzi, przedstawiając te filmiki, które robię. Chodzi mi o to, żeby przedstawić fakt, że nasze motocykle, czy te motorki, jak zwał, tak zwał, jak to uważa, co uważa, że one czasem są zrobione, wykonane w ten sposób, że jest dużo w nich możliwości do poprawy, jakichś odblokowań, popraw i tak dalej. No jeśli masz prawo jazdy pełne, więc taką 125 możesz śmigać tam i z powrotem. Jak jeszcze nie masz prawa jazdy, no to już jest. Od ciebie zależy, co z tym zrobisz, więc dla niektórych to może być ciekawy temat, dla innych to może być jakiś kontrowersyjny, i mi tylko chodzi o to, żeby otworzyć oczy niektórym osobom, że są rzeczy, które można ulepszyć, nawet jak są całkiem nowe. Tutaj chciałem pokazać, że teraz tak to brzmi, ponieważ zmieniłem jeszcze raz na ten większy injektor, ten czterodziurkowy, plus do tego założyłem filtr całkiem inny, nieoryginalny, gdzie pozbyłem się różnych tych załamań przy moim dolocie, jakichś rurek, zwężek, dziwnych rzeczy. I tym sposobem uważam, że nie da się nic więcej już poprawić w tym motorku, nie ingerując w inne zmiany wałków, zmiany sprężenia czy zmiany pojemności. Także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o mody. Można by było jeszcze spróbować się zmienić wydech na jakiś głośniejszy, jakiś bardziej przelotowy czy coś w stylu, ale nie uważam, żeby to zrobiło jakąś dużą zmianę w tym moim motorku. A przy okazji, co do nagrywania kamerą GoPro, teraz to jest właśnie pokazane, że to jest Full HD i 60 klatek i obraz jest o wiele lepszy niż w wcześniejszym filmiku, który pokazywałem, gdzie po prostu było wszystko to samo, tylko było 30 klatek na sekundę. Dwukrotna różnica, a zobaczcie, jak o wiele ładniejsze zdjęcia wychodzą. Ogólnie to w Anglii ostatnie 3 tygodnie był okropny upał, dopiero dzisiaj po południu przyszła jakaś ulewa, ale to, które pokopało z nieba, które pogrzmiało i przestało, no to i tak dalej jest strasznie ciepło w domu, także niby lato, ale się żyć nie da, nie? Przy okazji, jakie macie patenty na to, żeby na motorze się schłodzić? Oprócz tego, wiadomo, żeby się nie rozbierać do samych majtek i tak jeździć, no bo trochę niebezpiecznie na zdrapkę, nie? A propos tego ujęcia tutaj w Anglii, się dopiero kapnąłem, że jak się z którejś strony samochody zatrzymują, to znaczy, że zawsze będę mógł sam jechać i dużo, dużo tych kierowców tutaj wykorzystuje ten manewr, że widzi, że ktoś naprzeciwko się zatrzymuje, czy po lewej, czy po prawej stronie, jak pamięta na skrzyżowaniu, jak światła działają. I zanim się jeszcze zmieni na pomarańczowe, on już zaczyna podjeżdżać, zaczyna już ruszać. Także to jest takie typowe w Anglii, co zauważyłem. I tutaj już ustawiłem w końcu to HD 60 klatek, ale tak mi się wydaje, że ta kamera jest sobie przekrzywiona w prawo, chociaż nie ma takiej tragedii, nie wiem, o co to chodzi. Bo dostałem dzisiaj inny wspornik i w końcu on potrafi się wyginąć w każdą stronę, którą chce. Można skorygować każde przekrzywienie. I tak jak wiem, można taki sobie pasek, takie szelki kupić na klatę, gdzie można sobie kamerę zamontować, ale wydaje mi się, że na kasku jest lepiej, bo gdy się oglądam na boki, to kamera więcej rejestruje, niż by miała patrzeć naprzeciwko na siebie. No chyba, żeby było trzeba kupić drugą kamerę, wtedy by to było lepiej. Ale wtedy to jakbyś tak patrzył na taki filmik, to tak byś był takim małym dzieckiem siedzącym przed swoim, nie wiem, ojcem czy coś takiego, tym kierowcą i z takich oczu widać z pierwszej osoby na wysokości klatki piersiowej swojego ojca, no to ja nie wiem, o co, czy to tak ma być, czy jak. I na koniec zostawiam kawałek filmiku,
w którym słychać, jak mój prosiaczek chrumka. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam, na razie, cześć.